Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Deforesta, jeden po drugim jak zwykle. No i co? Lecimy, nie? Dobra, mięso możemy, nie wiem czy to jest surowe, świeże czy zgniłe, ale jest jadalne. Ale nic nie dostaliśmy. Co jest? Co to za mięso było? Czy ono było świeże? Dobra, jest taka sytuacja, że kończymy to i budować to. Wpierdzielamy się na górę, stawiamy tylko, żeby... Tylko, żeby tam walnąć tą paralotnię. No i potem co? Po paralotni. Lecimy sobie budować tą drugą część bazy. Ale jeszcze powiedziałem, że spróbujemy pójść zobaczyć do tej wioski. Czy jest paliwo? Mam nadzieję, że jest. Mam nadzieję. Bo gdzieś tu jeszcze są obozy. Ale kurde. Tu jest mały obóz. Ten obóz nie ma. Pójdziemy tak, żeby zahaczyć jeszcze... No tutaj byliśmy, tutaj nie ma. Zahaczymy tamto i zobaczymy. Jak tam nie będzie, to po prostu no odpuścimy sobie. Ja nie wiem, gdzie jest paliwo. Nie chcę włączać tego. Nie chcę sobie włączać tego. Tutaj wiecie, jest jakby... O, chyba nawet nie ma. Dobra, nieważne. O Jezu. Nie wiem, ale nie chcę sobie tego sprawdzać. Jestem osobą, która jednak woli większość rzeczy znaleźć. Ty patrzcie, 200 minus 12, to mamy 100, 272 bale, żeby tam ustawić. What the fuck? To mamy 5, tak mi się zdaje. Jezu, to drzewo nie chce iść. No i jeszcze jakieś malutkie. Dobra, wieża będzie zbudowana. Drzewo. Aha, to już spadło. Jezu, ja tak patrzę na to drzewo, wygląda tak... A, bo to jest drzewo w drzewie w ogóle. Niepozornie. Cyk i cyk. Jezu, będzie idealnie. Idealnie, żeśmy ścięli drzew. O Boziu, jak pięknie. Już się bałem, że jedna zabraknie albo jedna zostanie. Ale jest idealnie. Nie oglądajmy się na lewo, prawo. Zaraz ta idealna liża zniknie. Jak ta nasza postać? Czy jeszcze... Który dzień masz już? 79 dalej. Miło. Ja przeżyłem trochę więcej, ale dobra. A czy trochę mniej. I ostatnia. Ja nie chcę tego zaznaczyć jako dom. Bo tu spać nie mogę. A dajcie to na zielone. Niech będzie zieloną wieżą. Jezu, niu, 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 niu. Jezu, niu, 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 niu. O Boże. I ja ile stawiacie, że zginę kiedyś stąd idąc? Weźmy sobie leki, szczerze. Mamy trochę tych leków, a jeszcze zdobędziemy pewnie. Najgorsze jest to, że nie wiem, jak się lata paralotnią, więc może być tak, że spierdzielimy to latanie paralotnią. Wiem, że jest bardzo delikatne. Boże, jak to jest wysokie. Ja mam lęk wysokości, nie pytajcie. Jesteśmy nad drzewami. Jej, Juniu. Dobra, dajcie mi tutaj... Dobra, mamy dużo z tych rzeczy zrobione. Kości, wszystko zdobędziemy. Teraz musimy stąd zejść, nie zabijając się. Jezuniu, wysoko. Skóry królika trzeba połapać. Dobrze, nie ma sprawy. Króliczki, będziemy szli nawet. Zjedziemy sobie liną do naszej bazy. Chociaż, czy mi się opłaca zjeżdżać? Nie, chyba, bo ja bym chciał na tą drugą bazę iść. Bo tamtej bazy jest bliżej do... Miejsce, gdzie chcę zobaczyć, czy jest paliwo. Jak nie będzie paliwa, to jak mówiłem, lecimy do drugiej tamtej miejsca budować bazę na ryby tam po prostu. Rybiarnie, nie wiem jak to nawet nazwać. Rybutnie, o, to będzie rybutnie. Jak mam nadzieję, że zapamiętam tą nazwę, jak będę odcinek opisywał. Budujemy rybutnie.
Rububuntnie. Dobra. Lecimy sobie. Ja tak z gliszcza. Z grubsza. Z grubsza kojarzę, gdzie jestem. Więc nie mam tam jakiegoś problemu się odnaleźć. Ta mapa, o dziwo, jest malutka. To nie powiem co. Jest z sąsów, do których gdzieś naprawdę ciężko czasami się odnaleźć. Czy mogę bełtę zabrać? Wiem, że jestem cały od krwi. Dobra, trzeba polować. Jak zobaczymy królika, łapiemy królika. Kiedyś będę grałem. To zdobycie skóry to było takie, wiecie, o Jezu, skóra, weźcie teraz, zdobądźcie skórę danego zwierzęcia, ale będzie walenie, coś tam. Teraz skóra to jest skóra tylko. Mam w ogóle czaszki? A, możemy zebrać. Nic nas to nie kosztuje. Ale są liny. Ciąg to mnie. Liny się spełnią, paliwo nie. Gdzie jest paliwo? Ja pamiętam, że tutaj było paliwo w tej bazie. Cholera. Jadalne grzybki można zjeść. Dobra, nie mówiąc, biegniemy tam. Dobra, tą stronę. O, jagódki sobie zjem. I nasionka. O Jezu, ile tych nasionek. Cztery nasionka. Trzeba będzie posadzić, chociaż ja tak zbytnio nie używam tego. Naszego superpola. Gdzieś tu widziałem królika, raczej przewidziałem go przez sekundę, ale zniknął, chyba że to była wiewióra. Dobra, trzymajmy tą kuszę. Tutaj ogólnie będę chciał dolecieć. Tam w dół wlecieć tą naszą paralotnią, jak dam radę. Nie zginąć oczywiście. Gdzie jest ten królik? Zgubiłem królika. O! O Jezu, to już był ciekawy strzał. Że mam tak w ogóle problem stać. Wstałem, żeby zdjąć ten szlafrok, no nie mogę chodzić. W sensie się wyprostować, bo mam taki ból pleców. Teraz jak siedzę jest wygodnie i miło, ale ja czuję, że będzie mi ciężko się wyprostować. Nie, nie jestem stary. A mam coś takiego. Po prostu weszło mi coś jednego dnia w poniedziałek i już mi się trzyma mnie i nie chcę mnie puścić. Niezbyt fajne, ale co zrobić. Czy tutaj będzie paliwo? Mam nadzieję. A jesteśmy blisko tego miejsca. Wiecie co? Ja skoczę od razu chyba tutaj do tego cave'a, bo tam są chyba zegarki na początku, pamiętacie? A ja bym potrzebował zegarki na bomby, na koniec gry. Wiecie, bomby się przydadzą na koniec gry. Nie ma paliwa tutaj. Niezbyt mnie to cieszy. Smuci zarazem. Aha, ciebie nie trafiłem. No to mam cię gdzieś. Gdzie jest paliwo na tym świecie? Panie i panowie, a wiecie, jakby było przyjemnie? Ta. Nie ma paliwa. Mówię, aż tak nie jestem ograny w tą grę, żebym pamiętał, gdzie jest paliwo. To jakieś gówno. No nic, ruszajmy tutaj. To jest jakaś wioska, której nie byłem. Tam nie, tamtej wiosce. W tamtej wiosce może będzie paliwo? To jest tak blisko cave'a, a zajrzymy tam.
Nie mówcie, że się noc robi. Nie jeszcze. Tyle dobrze, bo już. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze dobiec z powrotem. To wiecie co, najpierw zaliczę tą wiochę. Ty, ale ja nie zaznaczyłem sobie cave'a pierwszy raz. Dobra, najpierw zaliczę jednak jaskinię, która wiem, że była gdzieś w tym położeniu. O, jest. Jeżdż, nie toperze, nawet nie próbujcie. I op. O. Dobra, dwa starczą. Po prostu dwie bomby będziemy mogli zrobić, wiecie co chodzi. Czyli te bomby mieć nie na mutanty, bo mutantów nie chcę już zabijać. Chodzi mi na późniejszą wam końcową fazę gry, na rozprawienie się z czymś, co żyje gdzieś w tej wyspie. Nie wiem, co to jest, chociaż wiem, ale nie chcę mówić, bo nie, może jest tu ktoś, kto ten, tego nie wie. To jest to miejsce, pamiętacie? Tutaj wyszliśmy, gdzie zmieniłem pierwszy raz te shadery, raczej te kolory, kolorystykę gry. Pamiętam, jak nie mogłem się przyzwyczaić. Nie wiem, czy to jadłem, czy nie. Teraz zjadłem. A, jestem przy obozie. Proszę, paliwo. Paliwo dajcie. Troszeczkę. O. Super. Jedno paliwo! To nie jest dużo, ale jedno paliwo jest, Boziu, jak miło. Wy nawet nie wiecie, to nam przyspieszy trochę pracę, nie? Jest jeszcze jakieś? Jeszcze jedno. Dwa będą fajne, mi się spodoba. Nie można wytworzyć paliwa, co jest smutne. No dobra, powiem tak, nie ma więcej paliwa. Ale możemy być szczerze zadowoleni, bo jedno mamy, więc tak naprawdę coś tam zrobimy, nie? W ogóle możemy się umyć przy okazji. Dobra, wracajmy już do chaty. Może zdążymy, musimy zdążyć przed nocą. Zależy, że tak patrzę, ale się rozglądam, czy jest tu coś, tam są te, ale tam paliwa nie może być. Dobra, mamy jedno paliwo. Boziu, jak miło. Ojoj. Ale odpalimy sobie on dopiero, jak będziemy przy miejscu, w które zmierzamy. Może rybki połapiemy? Dobra, rybki się nie spełnią. Rybki mają mnie gdzieś. Dobra, musimy zdążyć teraz dojść do chaty, nie? Bardzo widzę części rekina. W ogóle nie zrobiłem nic prawie na tym odcinku, a ja po tym odcinku kończę, bo jednak jest późno, jest godzina, a nie widzicie czatu. Jest godzina, no mówię, już 20:30. Ja jeszcze jutro znowu wstaję na samą rano, a jestem tak późno, wracam do domu, że nie mam czasu. Ale to smutne, bo kurde, tyle bym chciał zrobić, a nie mogę. No w weekend pewnie nadrobię. O kurde, tam są koledzy. Jak mają paliwo, to się z nimi. To z nimi mogę nawet porozmawiać. A czekaj, tu nie ma paliwa? Puszka. Bieda. Wykorzystamy trik biegania bokiem. Skakanie. W ogóle skok nam nie marnuje w ogóle staminy. Nie wiem, czy zauważyliście. No, odpocznij sobie, kolego. Mamy coś po drodze, może? Nie ma chyba żadnego tego obozu, chociaż mam nadzieję, że spotkam jakiś randomowy obóz i magicznie spotkam to, co tak poszukuję. O, to jest święte drzewo. Dajcie mi przy nim paliwo. Dobra, gdzie jestem? Boże, gdzie mam iść? Co się dzieje? Ażbym się zakręcił wokół tego drzewa.
O, jest obóz. W tym obozie jeszcze nie byłem, ale zgarnę. Garnki mam. Paliwa nie ma? Nie ma. Mogliby mieć. O, widzimy, gdzie jesteśmy. Tu mamy znowu grzyba. Zatrującego, ale mamy grzyba. Książeczko, co nam powiesz? Jesteśmy zatruci i jeszcze nie. O dziwo. Nie widzę, co mam ustrzelić. O kurde, jest tutaj. Są dwa króliki. Gdzie ja tu strzeliłem drugim? Nie mam pojęcia. Dobra, to też trzeba będzie lampki porobić, więc też będzie zabawa. O kurde. Jest, mamy to. Te skóry zaraz będziemy mieli jeszcze tutaj futerka. Możemy połapać nawet. Ty wiecie co, nawet tutaj możemy sobie walnąć. Jedną główeńkę do suszenia. Tutaj przy wodzie, tak, nie? Aha, nie mam więcej mięsa, ale myślałem, że mam bardzo dużo mięsa. No dobra, nie możemy wszystkiego łapać, to jest racja. Dobra, tutaj nie mam nawet schronienia, to jest niefajne, ale bym sobie zbudował to jakieś schronienie. Taka mała chatka. My nie szalejemy tutaj. Tak mówię, już tutaj będę przygotowywał to miejsce. Sobie jakoś ładnie tutaj opierdzielę. Czy coś tutaj stawiamy jeszcze? A, bo może ja w ogóle nie w tą kategorię patrzę. Nie mogę tego gówniaka złapać. Bo to biegłem gdzieś w dzicz. Ten odcinek bardziej się skupił na chodzeniu po świecie, no wiem, ale mamy trochę w piłę, więc cieszmy się z tego. I mamy też skóry, które bardzo potrzebujemy na latające coś. To jest w ogóle ziemia, jakby dało się to się kopać tutaj. Dobra, ja to na pewno muszę wózek przetransportować. A tu mamy wózek obok. Muchomorki. Gdzieś jest jeden grzyb na świecie, którego nie zjadłem. Tutaj jest lina, którą wezmę za free. Patrzcie, tu nawet drzewo się zrobiło. Nie wiem, jakim cudem tyle drzewa jest, ale jest. Przewieźmy drewno, wróćmy do domu, prześpijmy się i jutro pomyślimy, co zrobić. Co, że ten domek bym chciał zrobić najpierw. Bo wiecie, schron do spania. Dobra, wróćmy do chatki.
Wróćmy do chatki. O Jezu, przepraszam. Mój Steam się odpala sam. Jedzenie tutaj będzie, więc przeżyjemy. Tak, to drzewo mnie trochę irytuje, bo jednak stoi w takim, jest w takim miejscu, co nie jest zbyt miłym. Nie jest miłym, zasłania nam widok. W ogóle boję się teraz tej ścieżki tutaj. No bo jak mutanty przyszły i tak łatwo rozpierdzieliły nam drzewo i zaraz tutaj mogą tak naprawdę całą tę truszkę rozwalić nam. Jest zbyt pocieszające, nie? Pozbierajmy patyki, jak jeszcze nie ma nocy. Z tego iż gdyż powodu, że tutaj mamy do dokończenia jeszcze te śmieszne rzeczy, ale aloes chyba mamy do sadzenia. Nie, tego nie potrzebujemy. Chociaż wiecie co, bym tutaj na dole poustawiał sobie storage. Storage. Duże regały, żeby tutaj sobie stały. Dobra, już jest noc. Już jest noc, a ja nie mogę wejść. Mogę tu zasadzić? Nie, ale ten aloes zaraz będzie gotowy. Chyba, że on jest tylko tak, żeby sobie był. Rzeczywiście zapisujemy giereczkę. Dzień 77. Jezu, jesteśmy daleko, dalej niż bliżej, raczej bliżej niż dalej. Jezu, czemu muszę bokiem spać? A jak tam nasza postać? Czy ona ma więcej dni niż ja mam? 80. No dobra, czyli jakimś cudem nasza postać ma 4 do 5 dni. 4 dni. 4 dni tak. Nie, dobra, 3-4 dni do przodu. O, i kolejna rzecz skończona. Miło. Dobra, ja sobie przy okazji, oprócz zjedzenia i napicia się i napełnienia bukłaka. Co jeszcze, nie? Co jeszcze? Zjem sobie rybkę. I zapomniałem, co chciałem zrobić. Ojej, Juniu. Aha, powieszę skóry. Aha, nie powieszę? Powieszę. Po co mamy te jelonki trzymać, jeżeli, wiecie, możemy zrobić więcej, a na razie nie potrzebujemy. Oj! Zostało nam mało czasku. Czasu, ale zrobimy tamten domek chociażby. Ty, 77 dni, 77 dzień. Czyli jeszcze zostało nam z 20 dni. Dobra, damy radę. Na pewno damy radę zrobić to tutaj. Bez problemu. To nam pójdzie bardzo szybko. Zbudowanie tego muru. No dobra, lecimy, let's go, nie? No panie i panowie, ale tutaj będzie szybko stąpiło. Zaczynamy chyba z tej strony lasu. Mamy tutaj idealne miejsce w ogóle, nie? Wiecie, idealne miejsce, wszystko blisko. I bale latające. No kurde, to mam tak blisko, że zbudowanie tego domku nie będzie problemem. Widzicie, już mamy domek. Już mamy coś. Widzisz, tutaj go cyk, cyk i mamy. Brama zaraz będzie otwarta. Daję wszędzie po trochu, bo co? Mogę, nie muszę tam budować, żeby to zbudować. Chociaż z tej strony nie ma dużo drzew. Na razie nawet wózek się nie przyda.
Nie, piła jednak to jest jednak przyspieszenie pracy. Zobaczcie, jak szybko żeśmy ścięli te drzewa. Te chude to już w ogóle, nie? Dobra, ale nie przesadzajmy. Budujmy już. O, już coś zbudowane. Jej! Kolejne! Boże, to pójdzie już tutaj naprawdę szybko. Nie pójdzie. Przyszedł krzyknąć tam miejsce, poszedł, no. Niemiły kolega. Ty dobra, bo to jest tak mało bali. Ja tyle drzew ściałem, a tych bali nie ma? Nie zniknęliście chyba. O Jezu. A dobra, tutaj są. To tak szybko klikam, że nie wiem, co się dzieje nawet na ekranie. Bramę zostawimy otwartą na razie. Nie no, pięknie. Proszę, pan Paweł. Dobra, ścinamy dalej. Nie, zaczęły znikać bale. Widzieliście, te bale zniknęły, co by przede mną. Nie. Niech nie znikają. Już się rozpędziłem, co z tym ścinam. A bo tu jeszcze bale leżą, boziu. Weźcie, nie przeszkadzajcie mi. Spadałowa. Jeju. Weźcie za murem. Przestańcie, bo odcinek muszę skończyć powoli. A chcę skończyć już tę część muru jedną. Nie, w następnym odcinku myślę, że zrobimy to. Dobra. Nie będziemy się bawić, ja sobie zostawię to na następny odcinek. Więc ja wam dziękuję bardzo za oglądanie odcineczka. Do zobaczenia do kolejnych odcineczków. Ten jest krótszy, ale to nic. Cześć!